Siema, jestem Kapik3.0 i witam was w nowej serii Skyblock. Oczywiście na samym początku trzeba się zabić na kaktusie. Skyblock jest oczywiście pobrany z internetu, no bo wiadomo, jak to jest z moją kreatywnością. Zrobiłbym 4x4 bloki i powiedziałbym, że to Skyblock. Ale dobra, przejdźmy teraz do samego Skyblocka. Zobaczmy, co jest w skrzynce. Dobra, standardowe rzeczy. Najpierw się zajmę koblarką. Drzewo jest. W sumie to zrobiłbym oddzielną wyspę na... W sensie taki półwysep. O kurde, tu jest kobel już. To za dużo dirta nie zyskam. Też w sumie zyskam go wystarczająco, żeby sobie tutaj porobić nieco tego. W sensie, żeby zrobić stołniarkę. No oczywiście stołniarka pewnie będzie broken, ale okej. No ale bywa. Znając życie, to moja dokoblarka, którą zrobię, będzie ultra broken, ale okej. Ale nie przejmujmy się tym, to tylko gra. Dobra, full skupienie, żeby nie wypaść i nie stracić. Może ja lepiej odłożę to, te wiadra, bo jak ich nie będę miał, to... No bez wody i lawy mogłoby być słabo z pozyskiwaniem kubla. Zaraz, jak ja to chcę w ogóle zrobić? Dobra, szczerze. Jestem idiotą. Właśnie straciłem kobla. Znaczy tego dirta. Właśnie straciłem cennego dirta. Znaczy pewnie wszyscy teraz macie takie... Jakiego dirta? I tak, cennego, ponieważ to jest Skyblock i dirta nie będzie... Dirta nie ma i dirta nie jest, nie ma nieograniczonej ilości na razie. Pewnie się zastanowicie w ogóle, hej, to po co robisz w ogóle koblarkę z dirta? No bo to jest jedyny surowiec, którego nie spali lawa aktualnie, który mam. Który byłby dostępny. Dobra, tutaj to z biomu grzybowego, piasek, żółty piasek i śnieg, dobra. Dobra, może najpierw bym zrobił kill off, żeby ułatwić sobie robotę. Tak w ogóle od dupy strony zacząłem tego skyblocka, ale okej. Tak sam nie wiem za bardzo, co chcę zrobić aktualnie, ale okej. O. Aktualnie potrzebuję desek i craftingu. Hop crafting. No. Hop. Hop. Dobra, jak wiem, ja tutaj chciał zbudować tutaj.
Zostawmy tego, to, że się przed chwilą zacząłem odzierać jak kaktusa bez komentarza. Tak, wiem, że wy też nie wyjedzie, co ja aktualnie próbuję zrobić. Sam nie wiem, co aktualnie próbuję zrobić, więc... Lawę. Tutaj zrobiłbym tak, żeby woda spadała tam na dół. Udałoby się tam zrobić jeszcze na dole tego. Kopanie pod siebie to nie jest najlepszy pomysł, zdaję sobie z tego sprawę. Ale jeszcze nigdy nie trafiłem na lawę kopiąc pod siebie, więc... To nie może być aż takie głupie. I zobaczmy, czy ten pomysł na koblarkę zadziała. Jeśli nie, to będę najwyżej się męczył przez cały odcinek nad zrobieniem koblarki. Dało powiększyć tutaj od strony lawy. Teraz chodzimy do kamieniołomu. O lol, dokopałem się do portalu, do handlu. Taki trochę gotowy ten skyblock jest. Już znalazłem portal do endu. Jak trochę łatwiutki. Easy peasy lemon squeezy. Dobra, w sumie to co mi po portalu, skoro brakuje mi tego gówna. Gówien, które trzeba tam powsadzać. Już myślałem, że to mi... Przez chwilę miałem w głowie, że tam jest przepaść i teraz zdechnę. Stracę kolę i straciłbym wtedy lawę i... Nawet bym tego nie wrzucał. Jej, zrobiłem działającą koblarkę. Jestem z siebie dumny. Napiszcie w komentarzu, czy jesteście ze mnie dumni. Zrobiłem po raz pierwszy w życiu działającą koblarkę. Jestem z siebie taki dumny. Oczywiście wszystko, co mówię, bierzcie z przymrużeniem oka. Jak wiecie. Jak jesteście dziećmi, które lubią robić gówno burzę, to jej nie róbcie. Jest, no. A, no nie, spadłem sobie tutaj do mojego kamieniołomu. To jest piasek i to tak. Na razie bym się skupił, nie wiem sam na czym, koblarka jest. Nie wiem, mogę sobie popływać w lawie. Tutaj mamy lawę, mogę sobie w niej popływać. Tu mam gotowe te, zwierząt nie mam. A mączkę kostną mam, to myślę, że mogę się zająć pierwszą farmą. Myślę, że mogę się zająć już farmieniem powoli. Wiem, że dopiero zacząłem tego skyblocka. Ale no. Przydałoby się jakoś w miarę szybko ogarnąć jedzonko. Wiem, że w tej skrzyni na razie jest syf. I będzie taki przez parody. Przez... Dużo odcinków będzie syf w tej skrzyni. Znaczy jak dla mnie to nie ma syfu. Tutaj w tej linii, tutaj w tej linii idzie drew, idą rzeczy związane z drzewem i drewem, w tej bruki i inne kamulce, w tej jakieś żelazne rzeczy, a tutaj ziemię, a tej ziemię i nie ziemię. No. I tak mi zaraz napiszcie w komentarzach, że to syf, ale okej.
Pierwszy dzień. No już mam nasionka, panie. W sumie tu potrzebne by było mi jeszcze. A potrzebna byłaby mi woda. Tutaj co mam? Tutaj jest śnieg. A i z tego co wiem, to chyba tutaj nie będzie zbytnio tego, czego bym chciał. Ta nie będzie lodu. Nie będzie wody. Znaczy, przydałoby się nieskończone źródełko. Chyba, że zrobiłbym coś tak głupiego, że farmę bym dał tutaj. Dosłownie tutaj, w tym miejscu. A w sumie, na razie, chwilowo może być chyba. Bork. Jestem debilem. Ech. Szkoda mi słów. Już powoli. Tu. No i patrzcie, kto zabroni. Farma jednocześnie koblarką, jak widzicie. I widzicie, jakie ja pomysły mam. Farmy zmieniłem w koblarkę. Kaktusa mógłbym już. Kaktusa mógłbym ściąć, żeby on sobie tutaj rósł. Obok posadzę mu kolegę, najwyżej się zabije, ale najwyżej sobie umrę na kaktusa. Co jest, nie mogę go położyć. O, nie mogę być obok siebie, tak? Ja bym tą skrzynkę w ogóle stąd wyciągnął, dlatego na razie sobie wszystko z niej wezmę. Myślę, że nie powinienem stać na tamtej skrzyni, ale no. Położyłem na razie na craftingu. Nie wiem, po co kładłem ją na craftingu, skoro i tak ją znowu rozwalam, ale okej. Okay. Pojadę tutaj pod craftingiem. Tutaj będzie farma oczywiście. Tutaj na piasku farma kaktusów w full. Nie wiem po co mi kaktusy, ale okej. No, jak widzicie, farma działa w 100%. Rośnie sobie. No, czemu nie? Nie ma nieskończonego źródełka, to trzeba sobie poradzić. Idealnie zrobiłem po raz pierwszy dobrze działającą koblarkę. I siema. Tylko czasem wlatuje ten stone do lawy. Nie pytajcie, po co to tutaj zrobiłem. Jakby jakiś kobel chciał tam przelecieć, to sobie przeleci. Gdzieś tam zatrzyma po drugiej stronie, ewentualnie sobie wtedy takiego wezmę. Nie widzicie, tam na przykład kobel przyleciał na drugą stronę, a na atak to by wpadł do lawy, czy do wody, czy Bóg wie, co by się z nim stało w ogóle. No i patrzajcie, idzie 10 kobelka. Jak to dobrze mieć działającą koblarkę. Teraz w ogóle nie wiem, co powinienem zrobić, ale okej. Okay. Chyba powinienem zaczekać na kolejne drzewko. Postoję sobie w nim, bo czemu nie? Farma jest, koblarka jest, farma tego jest, to jest. Śnieg, to ewentualnie. Czekajcie, czekajcie, bo. Ten debil ma pomysł. Mam pomysł. Tylko
Zniszczyć śnieg, a ze śniegu robi się bałwany, takie jak ja. Chociaż nie, bo nie mam dyni. A nie mam dyni, to jest problem, ani nie mam nasion dyni. Jeden, napiszcie mi w komentarzach, co powinienem teraz zrobić, bo jestem debilem. Dwa, napiszcie mi, jak mam zdobyć nasiona dyni. A trzy, to nie wiem, może cokolwiek napiszcie. O, a tutaj jakby mnie okrążyły moby. Bunkier z regałów z książkami. Aktualnie chyba powinienem stanąć tutaj po prostu i kopać kobla. Kopaj kobla, kopaj kobla. Początki Skyblocka. Przecież nie będę wrzucał 16-minutowego odcinka. Zresztą nie w moim stylu, ja co najmniej 20 minut muszę nagrać. La 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 la, kopię sobie kobla. Czasem kobel wpadnie do lawy, czasem poleci gdzieś. A czasem po prostu wleci do ekwipunku i nie mam talentu. No i widzicie, farma, która z jednocześnie koblarką sobie działa. Dlaczego miałaby nie działać? W końcu to moja robota. I ja chyba sam sobie przed chwilą odpowiedziałem, czemu miałaby nie działać. Ale nie wiem, na razie może to rozkopię. W sumie to przydałoby się zdobyć pochodnie, ale do tego to musiałbym poczekać, aż wyrośnie mi tata. Nie, nic nie mówiłem. Ja tego nie wykopię. Ale trzeba to zrobić tak, o. Tak. No. Miło cię, panie, węgiel. Wungiel. Aż jeden wungiel. Dobra, zawsze to coś, żeby... Mam już 35 kobla. Dobra, no zawsze to coś, żeby oświetlić tą wyspę. Żeby mi się tutaj nic nie porespiło, bo jestem na trybie. Ale na takim, na którym mogą się już respić moby. I wolę, żeby mnie tutaj nic nie zabiło, ani żeby żaden creeper mi się nie zrespił i nie wysadził mi wszystkiego. Bo to by było bardzo niemiłe, gdyby jakiś creeper się tutaj zrespił i mnie wysadził. Teraz pokopię i poszukam więcej skarbów. Zrobię sobie nawet pod portalem. Dobra, hop. Koko, koko, kopanko, koko, kopanko. Ja pierdolę. Okej, nie zosta... nie mam pytań, naprawdę nie mam pytań. Nie mam pytań po prostu. Nie mam pytań. Naprawdę nie mam żadnych pytań. La 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 la. To musiałbym się jakoś uzbroić w jakiś diamentowy mieczyk, żeby tam zejść. Znaczy nie diamentowy, tylko żelazny. Ale najpierw musiałbym zdobyć to żelazo. Ale z drugiej strony, jak mam zdobyć to żelazo, skoro wszystkiego pilnują tamte moby?
W teorii mógłbym zawsze, nie wiem, zasrać się. Chociaż w teorii zawsze mógłbym zejść tam na dół. Schodzić tam po prostu regularnie na dół z mieczem kamiennym i spróbować coś zrobić, ale będę musiał potrzebował z 5 pochodni, żeby oświetlić tamten spawner, żeby się zombie tam nie respiły i dopiero potem zrobić ewentualnie ekspiarkę. Ale spróbowałbym jakoś z góry to. A jak widzicie, okaże się, że w jeden odcinek zrobię tego skyblocka. Nawet byłoby śmieszne, gdybym w jeden odcinek zrobił całego skyblocka. Zaraz zobaczę, czy będę miał jak w ogóle bić tamte zombie z tako. No co, tutaj czy musiałbym jeszcze dać jakiś blok, wziąć jakiś dać blok niżej. No nie dosięgam, trzeba by blok niżej. Tu miałem ochotę teraz powiedzieć, ale tym zajmiemy się w kolejnym odcinku, ale nope. Tu 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 du 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 du. Kurde, kurde, o ku, ała, auć, głupki wy. Dobra, w teorii, dobra, w sumie to już dosięgam, ale wiecie co chciałbym powiedzieć, tym zajmiemy się w kolejnym odcinku. Oczyszczaniem tam dołu i w ogóle biciem tych walonych durniów zajmiemy się w kolejnym odcinku, a teraz... A zaraz będzie, na razie tylko postaram się tam zajrzeć i zobaczyć, na ile to jest tam duże. Obspał? Nie, dobra, małe to jest, dobra. To easy peasy lemon squeezy. Poza tym, że te zombie co chwilę się respią na tym spawnerze. Dobra, w takim razie zajmiemy się w tym w kolejnym odcinku, ale najpierw potrzeba mi będzie nieco więcej węgla. I będę musiał w sumie poczekać, aż mi drzewko wyrośnie, czyli no takim tym się zajmiemy w kolejnym odcinku. A na razie dla bezpieczeństwa to tam zatkam. I na razie do zobaczenia w kolejnym odcinku ze Skyblock 2.0. I nie bójcie się, nie będzie z tego kilku odcinków, bo ja wymyślę coś, co będzie można jeszcze tutaj porobić, więc wiecie. Grzybki na pewno by się przydały. Jakiś ciemny pokój z dirtem. W sumie to nie wiem, jak zdobyć grzyba, jak on ma wyrosnąć. Nie wiem, napiszcie mi w komentarzu, jak zdobyć grzyby, jak zdobyć sadzonka dyni. Jak zdobyć grzyby, sadzonki dyni. I ewentualnie jakieś pomysły, co mógłbym zrobić. No to w takim razie... Do kolejnych odcinków. Miałem wyłączyć w trakcie lotu. Dobra, nieważne, na razie.